Cześć. Dzisiaj znowu tekst o winnicy. I pomyślałam troszeczkę zinterpretować go inaczej. O co w tym tekście chodzi? No, mamy grupę ludzi. Dostaje ona od właściciela winnicy, od Boga, winnicę. I co robi z nią? No, zarządza nią, ale w nie taki super sposób, dlatego że otrzymują pewne upomnienie, czyli są wysłani do nich prorocy, żeby po prostu coś w tym zarządzaniu nią zrobili. No dobrze, to nie pomaga, jest wysłany Syn Boży, jego zabijają. Tak w skrócie można byłoby zinterpretować, ale co oznacza to w dzisiejszych czasach? Już wydaje, nie na przestrzeni tego, co się stało w całym ludem Bożym, Izraelem i tak dalej, tylko indywidualnie dzisiaj. No więc dla mnie to jest historia o naszym życiu. Przecież to jest właśnie winnicą, jest nasze życie. Nie dostaliśmy go, po prostu nie możemy go sobie samemu stworzyć. Teraz będzie za chwilę hałas. Tylko po prostu, ej tak cały czas jest. Tylko po prostu to życie dostaliśmy w prezencie. Zostało nam dane. Zostaliśmy jakby pod zarządzaniem. Możemy nim robić to, co chcemy. Ale założenie jest takie, że ten dawca życia w tym życiu wiedział, o co chodzi. To znaczy on wiedział, że co jest ważne do tego, żeby to życie było spełnione, piękne i dobre. I gdy będziemy prowadzili to życie w inny sposób, no to wtedy sami siebie potępimy. I teraz są ci prorocy i Jezus. Głos ich odczytujemy w własnym sumieniu. Prorokiem może być każdy obok nas. Każdy może mieć prorocze słowo. To może być przeczytane, to może być usłyszane, to może być w rozmowie z kimś i to niekoniecznie osobą wierzącą w stricte sensie. I to słowo może nas upomnieć, ale możemy za tym upomnieniem pójść, możemy go odrzucić. Tak samo ze Słowem Bożym. Nie mówię tylko, że po prostu tylko w Ewangelii. Ewangelia i dopiero interakcja z tym Słowem Bożym, to co według w tej interakcji zaszło w nas i nas nakierowało, podało nam jakąś myśl, jakąś zachętę do zmiany, to jest to właśnie upomnienie Syna Bożego. Ale to może być też oczywiście poza tym bezpośrednim kontaktem ze Słowem Bożym. Chociaż dla mnie ono jest bardzo kluczowe i ważne, ale dopuszczam, że to może być też inny sposób. Ewangelia jest po prostu nauką, która no jest po prostu życiodajna. Tak? No właśnie. I teraz jeżeli my to, co zrozumieliśmy z niej, to co nasze sumienie jakby zinterpretowało, uznało za ważne dla nas, odrzucamy, no to odrzucamy coś, co jest dla nas kluczowe. I wtedy sami siebie potępiamy. Tak to sobie wymyśliłam. Przepraszam za hałasy. No ja najpierw było tu spokojnie, ale już teraz nie jest. No, trzymajcie się, podzielicie się, co myślicie na ten temat.